oprócz tutaj małej pomocy nic nie widziałem, więc nie wiem, jak to Vera wymyśliła. Uwaga! O nie! To jest najbardziej stylowy pokój dziecka, jaki widziałam! Nie! Nie! Tutaj znajduje się pokój na razie najmniej uczęszczany przez nas w domu. Wcześniej był to pokój gościnny, a teraz będzie to pokój naszej przyszłej córeczki. Na razie zobaczcie, wynieśliśmy z tego pokoju wszystkie rzeczy. Tutaj wcześniej stało łóżko, a teraz tak naprawdę on jest pusty. I będę mogła go od początku do końca urządzić tak jak chciałam, tak jak mam zaplanowane. Brakuje mi jeszcze kilka rzeczy, jeszcze muszę zamówić kilka mebelków, które do mnie przyjdą. I oczywiście w tym odcinku pokażę Wam efekt finalny, ale tak to wygląda jeszcze jak tutaj. Nie ma. Ja ogólnie bardzo lubię urządzać dom, urządzać przestrzenie. Jak wiecie, mój pokój też sobie sama urządzałam, też do naszego domu dużo rzeczy dodawałam. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się spodoba. Ja jestem teraz już w końcówce 8 miesiąca ciąży, więc już czas, żeby pozamawiać rzeczy i skompletować już w pełni nasz pokoik. Ja właśnie finalizuję sobie zamówienia, już nie mogę się doczekać, aż te rzeczy do mnie przyjdą i będę mogła Wam je pokazać. Ten film powstał przy współpracy z bankiem internetowym Revolut. Pobranie aplikacji Revolut jest bezpłatne, a z ich aplikacji korzysta już 28 milionów osób. Konto możecie założyć naprawdę bardzo szybko, bo zajmie Wam to niecałe 5 minut. Koniecznie pobierajcie aplikację z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego filmu, ponieważ jeżeli dokonacie transakcji za minimum 50 zł, to dostaniecie 100 zł na swoje konto. A nic Was to nie kosztuje i też możecie pobrać sobie tą aplikację za darmo. Swoje pieniądze możecie z konta wypłacić za pomocą karty Apple Pay czy Google Pay. Dodatkowo jest też opcja personalizacji, jeżeli chcielibyście uczynić swoją kartę wyjątkową i dodać tam coś od siebie, to możecie to zrobić. Dodatkowo jest jeszcze bardzo fajna i nowa opcja w aplikacji Revolut, czyli konto współdzielone, które możecie założyć ze swoją współlokatorką, z siostrą, przyjaciółką, partnerem. Ta opcja fajnie sprawdzi się właśnie, jeżeli dzielicie z kimś mieszkanie lub rozliczacie się z kimś na bieżąco. Macie dwie karty, a jedno wspólne konto. Dodatkowo Revolut oferuje bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie oraz w aplikacji istnieje coś takiego jak Revolut Sklepy. Jest to stale aktualizowana lista sklepów, w której jeżeli dokonacie zakupu za pomocą Revolut, możecie dostać cashback w postaci takich realnych pieniędzy na swoje konto. Zasady są proste. Wybierasz sklep, płacisz Revolutem i zgarniasz cashback. Zazwyczaj wpływa on na nasze konto już po jednym dniu, a czasami nawet jeszcze tego samego dnia. Wydaje mi się, że Revolut jest Wam dobrze znany, ale jeżeli jeszcze nie macie obranej aplikacji, to koniecznie pobierzcie Revolut z mojego linku, który znajduje się w opisie, a możecie tam otrzymać 100 zł. Na start. Dobra, jestem w obaskowym raju. Część rzeczy i tak już zamówiłam przez internet i byliśmy nawet z Karolem w sklepie wcześniej, żeby sprawdzić, jak to wygląda, wiecie, czy nam się to sprawdzi, itd., itd. Wciąż czekamy też jeszcze na wózek, ale już mamy zamówiony, więc też się cieszę, że już jestem, wiecie, tak prawie przygotowana. Muszę też skompletować torbę do szpitala. Dajcie znać, czy chcielibyście też taki film, w którym pokazałabym Wam też, to do tego szpitala ze sobą zabieram. Chociaż powiem Wam, że naprawdę dużo mi ułatwiła w tej kwestii Sylwia Przybysza, której naprawdę się wzoruje, bo ona już ma prawie trójkę dzieci, więc ona już zna ten temat i naprawdę fajnie, rzetelnie to przekazuje. Dobra, muszę się już zaopatrzyć też w body, bo to jest jednak coś, co najbardziej mi się przyda od razu już w pierwszych dniach dziecka do szpitala. Wiadomo, sukieneczki z sukieneczkami, ale jednak te body są kluczowe, więc teraz muszę sobie to jakieś poszukać. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem, jaki będzie mieć rozmiar, więc albo będzie mieć 40, albo będzie mieć 56, albo jeszcze większe. I tak naprawdę ciężko jest się zdecydować, co tak naprawdę kupić, ale większość osób mi doradza, żeby jednak kupić troszeczkę większe, w razie czego po prostu ten bobas się zmieści i musi najwyżej te nogawki albo coś podwinie. To jest na przykład 44, tak? Taki malutki. No ale patrzcie na przykład na to. Taka słodziutna sukieneczka, kiesusia, z takim jeszcze opaską fajną. Jak tu się nad takim czymś po prostu nie rozczulać? Mega fajne. I na promocji. Często na TikToku mi się wyświetlają właśnie takie filmiki, w których rodzice utrwalają kształt rączki albo nóżki, stópki takiego malutkiego dziecka i to jest bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Jestem ciekawa, jak to do końca działa, bo to pewnie po prostu się jakoś tak roztapia, to jest taka masa, a później po prostu ona zastyga. Możemy mieć taką pamiątkę. Dajcie znać, czy wy coś takiego macie i czy polecacie. Mnie coś takiego kusi, żeby zrobić, bo to musi być naprawdę bardzo fajna pamiątka. Jest jeszcze ramka pełna wspomnień i to nawet może być fajniejsze, bo tu można sobie wstawić zdjęcie dziecka i po jednej i po drugiej stronie właśnie tą rączkę i stópkę. I to może być nawet fajniejsze. Chyba to mi się bardziej podoba nawet. No i w sumie fotelik też już mamy wybrany, ale zobaczcie, jaka to jest opcja. To i tutaj część samochodu taka tylnie, ponieważ można sobie tutaj kupić i przetestować foteliki do auta i można sobie tutaj fajnie zobaczyć i dostosować to, czy ten fotelik dla nas będzie praktyczny. Część rzeczy
rzeczy już mam, część rzeczy zostawiam na inny dzień, ponieważ wtedy będę mieć już taki pełniejszy dzień, żeby chodzić po sklepach i uzupełniać wszystko, co jest mi potrzebne jeszcze do pokoju. W międzyczasie wybrałam się jeszcze na sesję zdjęciową, by uchwycić końcowe, piękne chwile z brzuszkiem. Bardzo chciałam zrobić od początku, odkąd się dowiedziałam, że jestem w ciąży, pewne zdjęcia już z takiej zaawansowanej ciąży i tylko czekałam, aż ten brzuszek faktycznie będzie większy, już taki zauważalny. I dzisiaj robię jedną z tych fotek. Sami zobaczcie, jak będzie to wyglądało. You're everything I want and more. I never thought that it'd be like this before you. Before you. You. Teraz robimy takie zdjęcie z takim mokrym materiałem. Oliwka tutaj dba o to, żeby właśnie on tak fajnie przylegał do skóry. Zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale jestem bardzo ciekawa. Bardzo chciałam zawsze zrobić takie zdjęcie, że właśnie taki jest materiał tylko na tym brzuszku i ten brzuszek jest taki duży. Fajnie. Jest brzydka pogoda, ale to oznacza, że właśnie mogę to wykorzystać i dzisiaj wybrać się na zakupy. Dodatkowo odbieram dzisiaj kanapę, którą oddałam do tapicera, a tam mogę płacić tylko gotówką. Fajne jest to, że Revolut oferuje bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie. Ale długa! Długa. No. Kanapa? Ale jest, dobrze! Jeszcze nie mogę doczekać, aż ją otworzę w domu i zobaczę, jak będzie wyglądać. Dzisiaj już odwiedziłam kolejny sklep z rzeczami dla dzieci i tutaj jest faktycznie raj, bo tu jest praktycznie wszystko. Są właśnie jakieś chusteczki, które muszę dokupić jeszcze do moich takich szafeczek, które sobie przygotowałam do pokoju dla dziecka. Są tu jakieś różne laktatory, łóżeczka i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat łóżeczkę już mam, fajnie, bo przyszło mi. Oczywiście wam zaraz pokażę, ale skupiam się jeszcze na tych rzeczach, które muszę sobie dokompletować. Jak mieliśmy spotkanie z położną, to ona poleciła nam bardzo tą firmę. Z tego, co przekazała mi położna, to jest firma taka medyczna i ona ponoć jest najlepsza. Butelki też słyszałam, że te są bardzo fajne, więc ja wezmę też tą. I jeszcze jakąś malutką dam. Tylko ta jest właśnie ta podwójna i ona chyba jest lepsza. Mówię, tak to jest, jak jesteś mamą nowicjuszem. Nie wiadomo, co wybrać. Do Kataru? Do Kataru. Żeby wyciągać gile z nosa. Pamiętam, że miałem gruszkę taką, wiesz. Tak, bo gruszką wcześniej wyciągali. Jestem teraz na książeczkach, postanowiłam kupić też książeczki takie, żebyśmy mogli już małej czytać od początku. I też znalazłam, zobaczcie, książkę kontrastową. Dzieci mega lubią kontrasty i właśnie tutaj jest też podpisany kot, piesek i inne zwierzątka, więc też chyba wezmę taką książkę. Tak się prezentuje ta kanapa. Mi się bardzo podoba i powiem wam, że musiałam ją otapicerować ze względu na to, że zamówiłam ją z West Winga i przyszła w takim stanie. Pokażę wam zdjęcia, bo to już nie pierwszy raz, kiedy zamawiam coś z West Winga i coś, co mi przychodzi po prostu niekompletne albo po prostu skrzywione. I tutaj mi pan poprawił ten róg i też otapicerował, bo podobała mi się ta kanapa z West Winga, tylko że nie była dostępna i dopiero mogła przyjść za około 3 miesiące, a ja potrzebowałam ją na już. I efekt finalny mi się bardzo podoba. Ona jest też rozchłodzona, więc fajnie, że można ją regulować i też ma kilka poziomów wysokości, to jest fajne, bo na przykład jak będę chciała karmić piersią, to mogę sobie regulować. Najważniejsze, mamy już kanapę, więc zaczynamy dekorowanie pokoju. Kanapa przyszła trochę nie taka jak chciałam, to ta lampa totalnie spełniła moje oczekiwania i wygląda na przepięknie. Fajnie, bo właśnie zależało mi na tym, żeby nie wszystkie te meble były takie oczywiste i zaraz zobaczycie też resztę.
jeżeli chodzi o małe wieszaczki do szafy, to znalazłam takie w Zara Home i tutaj akurat chyba opakowanie 6 kosztowało około 40 zł, ale jest tańszy zamiennik, który później znalazłam w Primarku, czyli za 13 zł macie takie oto wieszaczki. Mam zdjęcie pamiątkowe, które zrobiliśmy jeszcze jak ja byłam chyba w 5 miesiącu ciąży albo w 6 miesiącu ciąży i właśnie będzie tutaj sobie leżało i później chciałabym też zrobić właśnie takie zdjęcie z USG już z aktualnym zdjęciem naszej córeczki. Ale takie zdjęcie będę mogła zrobić pewnie jak ona będzie już miała miesiąc, 2 miesiące, coś takiego, więc tutaj sobie później to dodam. Najważniejsza część, czyli łóżeczko. My, szczerze mówiąc, będziemy mieć 2 łóżeczka z tego względu, że tu będzie już łóżeczko, które jest tak naprawdę od momentu noworodka do nawet roczku, 2, 4. To jest łóżko 4 w 1, które będzie rosło razem z naszym dzieckiem, więc to jest w ogóle super opcja, którą doradziło mi mnóstwo koleżanek i poszłam za ich radą i faktycznie to łóżeczko wydaje się być bardzo porządne i to jest takie honorowe miejsce w pokoju dziecięcym, czyli właśnie to łóżeczko. Tak pewnie w pierwszych miesiącach mała będzie spała z nami. Zobaczymy w praniu, jak to będzie, aczkolwiek zdecydowaliśmy się też na dostawkę do łóżka. Ponoć to jest bardzo fajna opcja, szczególnie na te pierwsze miesiące, z tego względu, że dziecko czuje się bezpiecznie i może spać przy nas. No i też oczywiście, jeżeli ja będę karmić piersią, to też będę mieć po prostu blisko do tego, żeby wstawać w nocy i od razu mieć ją przy sobie. Czekałam na tą przesyłkę i zobaczcie, ile tu mam fajnych rzeczy. Jest to przesyłka od Mimi Love, wszystko w takich kolorkach, które ja lubię, czyli beże, jakieś takie jasne, biel. No i ja sobie wybrałam właśnie motyw ptaszków, bo zastanawiałam się długo, czy na przykład tutaj wieszać jakieś zwierzaczki, czy na przykład robić troszeczkę elementów różowych, ale stwierdziłam, że to nie do końca mój styl i chciałam, żeby ten pokój był taki delikatny. Dajcie znać, czy mi wyszło. Teraz, co mi tutaj przyszło? Poducha zarąbista. Zobaczcie, to jest poducha, która nam ułatwia karmienie, bo sobie ją dajemy na siedząco, sobie kładziemy bubaska i od razu możemy sobie ją też tak zmieniać i to jest bardzo duże ułatwienie. Kolejna rzecz, czyli rożek, jest to fajna opcja, żeby zawinąć sobie bubaska, żeby łatwiej się nam też go nosiło. Zresztą dzieci lubią być takie zawinięte, ale myślę, że to jest też rzecz, która bardziej przyda mi się zdecydowanie, jak będzie troszeczkę chłodniej, a jednak moja córeczka będzie letniaczkiem, no bo urodzi się w wakacje. Kolejny rożek, ale taki beżowy. Zobaczcie, jakie to jest wszystko takie piękne. Jak to wszystko będzie tutaj idealnie fitowało. Kolejna rzecz, czyli śpiworek i zobaczcie, wszystko jest motywem ptaszków. Bardzo mi się to podoba, bo jest takie delikatne. Ale widziałam też takie śpiworki, takie mega ciaśniutkie, żeby małe dzieci mogły się w nim zawinąć i tak, wiecie, bardzo być skulone, bo ponoć dzieci właśnie to lubią. Jaki słodki króliczek. Nie wytrzymam. Czapa z daszkiem. Ej, te malizny są takie słodkie. Ręczniczek również beżowy. Taki malutki, zawijany. I zobaczcie, czy to nie jest piękne. I te kocyki mi się tak podobają. Są przepiękne. I oczywiście będę sobie tutaj kładła zaraz je na łóżku. Ale też fajnie się sprawdzą właśnie na jakieś spacerki. Bo wzięłam sobie różne. Zobaczcie, to jest też już kocyk z innego materiału. Taki troszeczkę cieńszy, bardziej przewiewny. Fajnie. Bo wszystko jest w takiej właśnie mojej kolorystyce. Tak jak chciałam. To ja. Kupiłam jeszcze takie kosze do Zara Home i stwierdziłam, że dam je tutaj, że jeden będzie stał może tutaj, a drugi tutaj. Idealnie się mieści. Zobaczcie, to będzie kosz na brudne ubranka. Tak jak widzieliście już w filmie Karola, zdradziliśmy tam inicjał imienia naszej córeczki i imię zaczyna się na M, więc teraz stwierdziłam, że też już zrobię takie rzeczy z personalizacją między innymi. Zamówiłam sobie na Zara Home taką kosmetyczkę, właśnie tutaj z tą emeczką. Też w nią będę się pewnie pakować się do szpitala, żeby zabrać jakieś pampersy, jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy, ale też, zobaczcie, zrobiłam już takie poszewki na poduszki tutaj do pokoju, gdzie też jest napis Love M i tu jest wersja beżowo-biała i też zrobiłam białą z taką beżową nitką. Oprócz tego, że poduszki będą wygodne i się na pewno mi przydadzą z tego względu, że po prostu będę sobie musiała podłożyć je pod plecy, to też bardzo mi się podobają. Zobaczcie, ten napis jest naprawdę mega cute i jest to po prostu opcja, którą możecie sobie właśnie też wykupić na stronie Zary Home. Też mogłam już wyciągnąć rzeczy, które dostałam w prezencie, jak na przykład właśnie mój brat z Olą dowiedzieli się, że jestem w ciąży, to kupili mi takie mini rzeczy, więc ja tutaj też dorzucam gryzak i zobaczcie, też zamówiłam sobie tego misia szumisia. Ja sobie zamówiłam ogólnie tego, też z polecenia, słyszałam, że to jest w ogóle super, zobaczymy jak się u nas sprawdzi, a zespół Muni wysłał mi jeszcze drugiego misia szumisia, więc mam teraz 2 misie szumisia, ale to w ogóle też super, bo będę mogła jednego postawić u nas w sypialni, a drugiego tutaj w pokoiku. To jest ogólnie taki miś szumiś i on ogólnie świeci, też wydaje takie
szumy, jak dzieci mają w brzuszkach, więc dzieci przy tym się też relaksują, też szybciej zasypiają. I on jest właśnie na USB, jeszcze muszę gdzieś obczaić, gdzie on ma tutaj wejście. O, tutaj chyba się go rozpina. O, i tu się go włącza, włącza się lampkę. Ej, faktycznie, jak w wodach płodowych. Ej, nawet mnie to uspokaja. Zmienia kolorki. Fajnie, teraz jest naładowane. Oczywiście tutaj też jest jeszcze kabelek do tego. A jeżeli chodzi o te organizery, one są z IKEA i są to po prostu takie najprostsze organizery, które są pakowane właśnie w takim sześciopaku. Są tutaj dwa takie malutkie, dwa prostokątne i dwa takie większe pojemniki. To jest super ułatwienie, jeżeli chcecie sobie właśnie wszystko fajnie poukładać w szufladę i mieć tutaj porządek. W pierwszej szufladzie stwierdziłam, że muszą być najpotrzebniejsze rzeczy, czyli właśnie pampersiaki. Drugą rzeczą są waciki, również mega potrzebne. Zostały już tylko detale, ale też zobaczycie w efekcie finalnym. A tak prezentuje się pokój naszej córeczki. Na wstępie jest już komoda. W tej komodzie już sobie poukładałam rzeczy. Zobaczcie, tutaj mam przydzielone pampersy, waciki, patyczki, gazики jałowe, chusteczki, jakieś rzeczy maści tego typu, które nam poleciła położna. W drugiej szufladzie położyłam sobie podkłady, pieluszki, termometr, jakieś takie smoczki, tego typu rzeczy, które po prostu nam się przydadzą tutaj pod ręką. I w ostatniej szufladzie też sobie trzymam jeszcze kosmetyczkę, termoforek i dodatkowe pieluszki. Nie ma tutaj ubranek, a to dlatego, że po prostu wszystko jest pochowane po szafie. To wam oczywiście też zaraz pokażę. Tutaj postawiłam sobie kosz na brudne ubranka. Tam będzie stał jeszcze kosz na pieluszki, ale na niego jeszcze wciąż czekamy, tak jak jeszcze na kilka innych rzeczy. Fajne jest to, że tutaj od razu przy przewijaku mamy łazienkę. Łazienka prezentuje się w sumie jak każda łazienka praktycznie u nas w domu. Nie ma tutaj wanny, więc pewnie będziemy musieli naszą córę kąpać w naszej łazience, ale tu jest taka łazienka bardzo praktyczna, blisko. Zamontowałam też tutaj takie wieszaczki. Te wieszaczki w ogóle są z Home, bardzo mi się spodobało i też pasują tutaj do estetyki. Tutaj postawiłam sobie kosz z takimi rzeczami, które będę mieć na zapas, żeby w razie czego, jak te rzeczy mi się skończą, to żeby od razu nie jeździć do sklepu, tylko na przykład tutaj mam zapasowe pampersy, baciki i tego typu rzeczy. Tutaj powiesiłam plakaty, już nie pamiętam z jakiej są firmy, oczywiście jeżeli będziecie ciekawi, to mogę wam wszystko podlinkować lub zrobić jeszcze taką dodatkową ankietę, czy w kolejnym filmie wam też wszystko poopowiadać. Dajcie znaka, czy chcecie łapeczką w górę. Kilka dodatków, które dokupiłam, tak jak na przykład tą karuzelę z miękkiego materiału zamówiłam w Zarze Home, te antyramy z H&M Home i przechodząc tutaj dalej, to tutaj znajduje się kanapa, na której ja pewnie będę często urzędować ze względu na to, że na razie planuję karmić piersią, zobaczymy, czy mi się to uda. I ta kanapa, słuchajcie, była otapicerowana, tak jak już wam wspominałam i wyszła ona przepięknie, bardzo się z niej cieszę, bardzo mi się ona podoba. Trochę poszłam tutaj w ślad tego materiału, który ja mam również u siebie w pokoju i jest też w moim ulubionym beżowym kolorze. W ogóle, jak zobaczyliście, tutaj przeważa beżowy kolor, ale też tak chciałam, nie chciałam, żeby ten pokoik był cały różowy, taki od razu mówiący, że tutaj jest pokój dziewczynki, tylko żeby był taki uniwersalny, fajny i żeby po prostu też był trochę w moim stylu. A oczywiście takie detale różowe pojawią się na śpioszkach, jakichś różnych zabaweczkach i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie ja wolę zdecydowanie ten beżowy kolor, więc tutaj jak się często ludzie śmieją, że będziemy mieć smutne dziecko, mam nadzieję, że nasze dziecko będzie przewesołe, mimo tego beżowego i białego koloru. Jeżeli chodzi o ten podnóżek, to on był też jako taka część dodatkowa do kanapy. Trzeba było ją zamówić oddzielnie, ale już ten podnóżek dorwałam z tego materiału, który chciałam i jego nie musiałam tapicerować. Jest to coś, co bardzo mi ułatwi tutaj relaks i też pomoże troszeczkę w karmieniu, z tego względu, że będę mogła sobie tu wyłożyć nogi i troszeczkę odpocząć, a jak wiecie, nogi puchnące u kobiety w ciąży i też po ciąży troszkę, z tego co słyszałam, to jest coś zupełnie normalnego, więc fajnie jest tutaj sobie rozprostować nogi i je sobie wyłożyć. Plakaty również są z motywem księżyca, czy właśnie gwiazdek i te poduszki są również z Zary Home. Jeżeli chodzi o lampę, jest ona z całą dziesiątkę i zobaczcie, jak ona przepięknie świeci i ona daje też takiego klimacie tutaj w tym pokoju i dodatkowo też podświetla nam troszeczkę te plakaty, które są tutaj. Te plakaty również zamówiłam z tej samej strony. Wybrałam w ogóle 4 zasłony. Wszystkie 4 są z Zary Home i specjalnie dałam tak, że po dwóch stronach są beżowe, w środku są białe, żeby też tak stalić to pomieszczenie. Bardzo zależało mi, żeby rozjaśnić
ujaśnić to pomieszczenie z tego względu, że ta ściana jest dosyć ciemna. To są już meble, które były w tym pokoju i nie chciałam z nich rezygnować, bo w sumie fajnie wypełniają tą przestrzeń. Ten telewizor też już był, postanowiłam go też zostawić. No bo w sumie fajnie będzie czasami włożyć jakąś muzyczkę. Jak nasza córeczka podrośnie, to będzie sobie mogła coś na nim oglądać. Bardzo lubię ten kącik, czyli tą szafkę tutaj. Z tego względu, że tutaj postanowiłam położyć najpotrzebniejsze rzeczy też. Między innymi mój segregator ciąży. Tutaj mam dosłownie wszystkie możliwe badania USG. Mam tutaj taki porządek, że aż jestem z tego dumna. I oczywiście ten segregator też będę musiała wziąć ze sobą do szpitala, więc leży tutaj, żeby go po prostu nie zapomnieć. Tutaj są właśnie różne książeczki. Kupiłam właśnie takie kołysanki, zasypianki, żeby móc czytać jej na dobranoc. Jakieś przytulanki. Tutaj mam gumowe takie układanki, ale to już pewnie przyda się, jak będzie troszeczkę starsza. Honorowe miejsce dla misia szumisia. Jeszcze nie wiem, czy tutaj będzie leżał. Pewnie będzie leżał troszeczkę bliżej, ale w każdym razie jest. No i teraz tak naprawdę została mi ta szafa i te szuflady. Cała ta przestrzeń pod telewizorem jest wypełniona, zobaczcie, w szufladach. I tutaj na przykład włożyłam sobie skarpetki, czapeczki, jakieś takie opaseczki na ten początkowy etap. Wreszcie szaf są jakieś rzeczy takie dla mnie, jakiś laktator, jakieś takie rzeczy przygotowane do zabrania do szpitala. Jeżeli chcielibyście taki oddzielny film z tym, jak pakuję się do szpitala, jak wygląda moja torba, koniecznie dawajcie znać. Tak, na razie się ta szafa prezentuje. Oczywiście jeszcze troszeczkę tych rzeczy pewnie dojdzie. Bardzo się cieszę, ponieważ wprowadziłam te taki porządek. Tutaj znajdują się też kocyki, jakieś ręczniczki, kołderki, rożki i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, bo mam wszystko w jednym miejscu i tak naprawdę od razu będę widziała, co mam. Ja oczywiście pewnie bym się w tym odnalazła, ale też to będzie łatwiejsze, żeby Karol się w tym odnalazł, no bo jakbym miał wszystkie te śpioszki poskładane, to pewnie też ciężej by było znaleźć, a tak to jak będzie mieć wszystko na wieszaczkach, to będzie łatwiej sobie zobaczyć, jakie rzeczy na przykład dzisiaj ubieramy naszej córeczce. I też sobie posegregowałam to tak, że właśnie są od krótkich rękawów do długich, też właśnie do rampersów, śpiochów, tutaj są już jakieś sukieneczki, w ogóle te sukieneczki są, zobaczcie, takie cute. Dajcie znać oczywiście mamy, czy dobrze zrobiłam, że kupiłam już ciuszki w rozmiarze 56 i 62. Troszeczkę mam tam 50, ale dosłownie to kilka sztuk, tylko po prostu po to, żeby w razie czego, gdyby teraz się jeszcze wydarzyła taka sytuacja, że musiałabym teraz pojechać do szpitala, to po prostu zabieram mniejszy rozmiar. Ale tak naprawdę słyszałam, że 56, 62 to jest taki najlepszy do dziecka, które urodzi się w terminie. No i tak naprawdę to by było na tyle. Tutaj jeszcze pomyśliłam taki wieszak. Tu pewnie przyjdą jakieś różne nosidła, jakieś takie torby, które będą nam potrzebne na jakieś spacerki. Mi efekt finalny bardzo się podoba i tak naprawdę jest tak, jak ja sobie to wymarzyłam. Naprawdę od około miesiąca cały czas po nocach już mi się śnił ten pokój. Czuję teraz, że już wiecie, mam duży taki ciężar z głowy, bo naprawdę wyszło tak, jak chciałam, więc mega się cieszę i mam nadzieję, że naszej córeczce się podoba. Dajcie też znać, co wy sądzicie. Przyszła do mnie paczka, którą zamówiłam przez aplikację Revolut. Jest to paczka z Answer. Zamówiłam sobie tutaj też rzeczy dla córeczki. No i są, zobaczcie, jakie cute ciuszki. Zamówiłam takie bodziaki. Tego słyszałam, że musi być najwięcej na początku. Zamówiłam sobie takie słodkie rampersy, te beżowe z wisienką, jeszcze takie z takim drzewkiem. No i oczywiście jeszcze 5-pak wody, bo bardzo się zawsze przyda, szczególnie na początek. Jak wam pokazywałam wcześniej, w aplikacji Revolut możecie znaleźć zakładkę sklepy, w której możecie dokonać zakupów i otrzymać cashback, jeżeli zrobicie zakupy za pomocą aplikacji. A wy koniecznie pobierajcie aplikację Revolut z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego filmu, dokonajcie transakcji za minimum 50 zł i wtedy otrzymacie 100 zł na swoje konto. Dobra reakcja mojego brata na pokój dziecięcy, uwaga, uwaga. Tak, spoko. I co? Bardzo słodziutko. Ładnie. Zgadli się z kolorem beżowym. Tak, ale nie ma pudrowego różu. Tak mięciutko. No, ale myślałem, że zrobisz to tak bardziej dziecięco, nie? A tu jest tak, wiesz, stanowane to jest wszystko, nie? No właśnie tak. Bardzo fajnie wygląda. Ogólnie mogłoby takie być dla nawet te starszej osoby, nie? Nie, no tak. Ty, wiesz, taka lampa normalnie, to wiesz, jakiś stolik czy coś jest, nie? A tak właśnie chciałam, żeby było tak wyważone. Oprócz tutaj małej pomocy nic nie widziałem, więc nie wiem, jak to Wera wymyśliła. Uwaga! Super. Mega fajnie. Bardzo comfy tu jest, nie? No już nie mogę się doczekać, aż mama będzie tu z nami. Są szafki, jak to się otwiera. No właśnie, przygotowane. O, pieluchy. Jakie baby pieluchy. Jakie smoczki. Patrzcie. Nie no, mega słodki pokój. O, ciuszki. Ciekaw jestem, jak to się zmieni. Jak na przykład nasza córeczka już będzie, wiecie, większa i będzie na przykład chciała sama decydować. Czy ona na przykład stwierdzi, mamo, tato, ja chcę mieć tutaj tapetę jednorostu. No i co? Trzeba będzie zrobić, nie? Czekamy tutaj na ciebie, babasku nasz, aż do nas przyjdziesz. O nie. To jest najbardziej stylowy pokój dziecka, jaki widziałam. Hej, co jest?
jest. Ale dzika lampa. Oj, musiała strasznie dużo kosztować. No i słuchaj, książeczki. A to są dobre książki. No to słuchaj, no to słuchajcie. Zaśnij, kochanie, na dworze nocka. Już ci się kleją. Zmęczone ocka. A to jak tak mówisz dzieciom, to on potem tak, mówi. Tak, nie wolno, tak, nie wolno tak mówić. Jak, i potem jak tak jak kartoni będziesz mówił. O Jezu! Jezu! Ej, dobra, okej, to jest grube. Ej, dobra, to jest mega ważne ogólnie, żeby zrobić zdjęcie tego, co już tutaj jest, ej, jest żeby, tak, nie żeby nie kupić tego. Ej, posuń się, bo tutaj trzeba zrobić fotę. O, ja pierniczę. Nie. Młoda będzie mieć lepszy standard niż ja w akademii. Nawet jest specjalnie zrobione, żeby pasowała do pokoiku. Nie, no nie wytrzymam. Ej, ale wysoko, nie wytrzymam. Łazienka. O, ja. Ale bardzo są bambesy. Dobra. Ej, wszystko jest gotowe. O, wszystko jest gotowe. No, czas niestety spółka chodzę. Wow, ale tak przytulnie bardzo. To jest najbardziej fancy pokój po basenie. Właśnie tak, bardzo. Ej, patrz, jakie poduszki w ogóle słodkie. Ej, patrząc na takie pokoiki, mam ochotę mieć dziecko. Love M. Ej, to są poduszki specjalnie zrobione, tak? No. Pierwsza literka, imienia normalnie. Ja bym mogła mieć taki pokój w ogóle w takim stylu, przecież... Boże, jak ja miałem miesiąc, nie miałem telewizora 50 cali w pokoju. Nie! Nie! Czy to są malutkie? Jezu! Widzisz tą sukieneczkę? Boże, ona ma więcej ubrań niż ja, jeszcze jej nie ma na świecie nawet! Nie no, koniec! Koniec? No się rozbeczymy tutaj zaraz.